Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witamy Państwa w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na studium biblijnym pod tytułem Życie przez wiarę. Dzisiaj w dalszym ciągu, tak jak poprzednie lekcje, będziemy studiować księgę, którą napisał jeden z najmądrzejszych ludzi, którzy żyli na tej ziemi, Salomon. Księgę Przypowieści Salomona. Chciałbym przedstawić uczestników dzisiejszej dyskusji, Esterę, Mariusza oraz Juliana, a ja mam na imię Zdzisław. Chcielibyśmy rozpocząć nasze studium, korzystając z pomocy Wszechmogącego Boga i będziemy się modlić. Zapraszam Esterę do modlitwy. Ojcze Niebieski, kochany, dziękujemy Tobie z całego serca za możliwość studiowania Słowa Twojego Świętego. Dziękujemy teraz serdecznie za kolejne studium, pod tytułem Życie przez wiarę. Dziękujemy za ten temat, że mogliśmy go lepiej poznać. Pomóż, abyśmy go we właściwy sposób mogli też przedstawić naszym słuchaczom, żebyśmy rozumieli, jak ważne jest życie przez wiarę. Oddajemy wszystkie sprawy w Twoje ręce w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Określenie wiara to z pewnością takie węzłowe słowo w nauczaniu chrześcijańskim, a dzisiaj będziemy o życiu przez wiarę studiować. Wierzę, że nie został ten temat wybrany tak przypadkowo i te trzy słowa coś określają. Jak sądzicie, jaka myśl tutaj jest zawarta w kontekście tej naszej lekcji? Czy wiara w życiu chrześcijańskim odgrywa jakąś istotną rolę? Do końca nie możemy zrozumieć nawet praw, które dał Bóg i musimy po prostu zaufać, że ten Bóg, który nas kocha, jeśli dał niektóre prawa dla nas niezrozumiałe, to jednak warto je przestrzegać, bo to na pewno jest słuszne. Mieliście takie doświadczenia może osobiste, gdzie przekonaliście się, że zaufanie Bogu jest więcej warte, aniżeli własny tak zwany rozsądek, czy młodzieńczy rozsądek. Bo ja miałem takie doświadczenie na przykład. Był taki czas, że jako młody człowiek, całą siłą gdzieś tam chciałem iść, coś robić, ale w umyśle tkwiła taka myśl, że to nie jest zgodne z wolą Bożą. I ja wierzyłem Słowu Bożemu. I dzisiejsza lekcja zachęca nas do tego, żeby nasze postępowanie, nasze funkcjonowanie jako chrześcijan wynikało też z wiary, z dogłębnego przekonania wewnętrznego, że to, co robimy, ma naprawdę sens. A jak w kontekście tego ma się tekst przewodni? No właśnie, on jest niezwykły. Może ja go przeczytam. Jest to urywek Księgi Przypowieści, 29 rozdział i werset 25. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, jest bezpieczny. Te słowa są takie dwuczłonowe. Jakby dwie opcje. Można żyć w takim lęku przed ludźmi. Nie jest to przedstawione jako coś dobrego, bo czytamy, że jest to sidło, jest to pewna pułapka, pewna zasadzka. No bo wyobraźmy sobie, żyjemy w lęku przed ludźmi, czyli liczymy się i obawiamy się ludzkiej opinii, krytyki. Jakby żyjemy dla ludzi, decyzje podejmujemy z uwagi na to, co ludzie powiedzą. Punktem odniesienia jest opinia ludzi. Tak, dokładnie. Natomiast autor przypowieści mówi, lecz kto ufa Panu, jest bezpieczny. Wykieruje nas w zupełnie inną stronę. Mówimy, mamy słuchać Boga, słuchać Pana. A jeżeli już się kogoś bać, no to kierować się tą bojaźnią Bożą, o której tutaj dużo czytamy. Zobaczcie, jaka fajna, fantastyczna myśl jest wyrażona. Że jeżeli ty jako człowiek, jako taki byt autonomiczny, jak to teraz się mówi, chcesz mieć jednak jako punkt odniesienia do swoich decyzji coś, to bardzo często ludzie wybierają opinię publiczną.
i kierują się w swoim życiu opiniami ludzi. I podejmują decyzje ze względu na opinie ludzkie. Ale Pismo Święte podkreśla, że to jest zła droga. To nie tędy. Punktem odniesienia i punktem takiej zatrzymania się naszej refleksji powinno co być? Kto być? Bóg i Słowo Boże. I dzisiaj zgodnie z zaleceniami, tymi, które już tutaj ustaliliśmy, będziemy właśnie rozważać lekcje, czy pewne rozdziały z Księgi Przysłów. Chociaż warto sięgnąć jeszcze wcześniej do wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa, że powinniśmy szukać najpierw Królestwa Bożego. Czyli to powinno tak nam przyświecać w życiu, prawda? I to powinno być pryzmatem, przez który patrzymy na życie i oceniamy życie. Macie w tej kwestii jeszcze jakieś własne uwagi? Może zwróćmy uwagę na tą myśl taką naczelną, zachowanie prawa. Jak można prawo zachowywać? Czy ono jest ważne? Jakie prawa? Kto te prawa wymyślił? Kto je generuje? My bez przerwy obracamy się w sferze prawa. No ale jak Pismo Święte to ja wracam może do tych słów tekstu przewodniego, które mówią, lecz kto ufa Panu jest bezpieczny. Czyli co to znaczy w ogóle ufać Panu? Czy to jest jakaś abstrakcja, coś nieogarniętego? Otóż nie. Ten Bóg, w którego wierzymy, coś powiedział. Wyraził swoją wolę, wyraził swoje życzenie. Powiedział, co mu się podoba, co mu się nie podoba, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne, co jest dobre i co jest złe. I tak bym mógł mnożyć. No i teraz właśnie zaufaj Panu, czyli no zaufaj temu, co on w ogóle powiedział. Stąd przechodzimy właśnie do takiego stosunku do prawa Bożego. Często, tak mi się wydaje, kiedy mówimy o zaufaniu do Boga, to prawo jakby stało w opozycji. Otóż nie. Ten Bóg ustanowił pewien porządek. A więc albo ufam, że Bóg ten porządek zaplanował właściwie i nam go przedstawił, no albo nie. Stąd będziemy właśnie mieli okazję zobaczyć ileś tam różnych przykładów tego, jak Bóg wyraził swoją wolę i ile tam jest mądrości. I zaufanie temu naprawdę jest dobre, a nawet tak jak tutaj czytamy, jest bezpieczne dla nas. Ale zauważyliście, że Pan Bóg nie jest jedynym prawodawcą? Było wielu prawodawców na tej ziemi, ale jeżeli oni byli na tej ziemi, to co z tego wynika? Czy nie lepiej by było powiedzieć ludziom w ten sposób? Słuchajcie, jesteście ludźmi przez duże L, jesteś człowiekiem przez duże C, wiesz jak masz postępować, kieruj się swoimi zasadami, swoim rozsądkiem, będzie wszystko w porządku. A jednak byli prawodawcy. Dlaczego? Ja myślę, że w ogóle człowiek jako taki nie ma dość mądrości, żeby podejmować właściwe decyzje i oceniać, co jest dobre, a co złe. I w tym wypadku zwykłego człowieka zastępowali prawodawcy, którzy powinni dobre prawa dawać, przedstawiać ludziom, ale często błądzili. My wiemy, jak to było z tymi prawami w starożytnym Rzymie, o niewolnictwie, o innych rzeczach. Więc dlatego też dobrze, jeśli możemy zaufać Bogu, że On najmądrzejszy wie, co jest dobre i dlatego też warto przestrzegać tych praw, które On dał. Ludzie ustanawiali zawsze prawa, bo musieli to robić. Musieli to robić, żeby był jakiś porządek na tej ziemi. Natomiast Salomon, który miał zostać królem, w pierwszej swojej prośbie do Boga powiedział: Panie, daj mi mądrość, abym umiał sądzić ten lud. Wielki lud. A więc zdawał sobie sprawę z tego, że od króla będzie się oczekiwało wiele rzeczy, ale on spoglądał w stronę Boga. No właśnie, ufał Panu, że on wie lepiej. I to jest właśnie taka bezpieczna droga. Ja powtarzam to słowo, bo wynika ono właśnie z tego głównego tekstu dzisiejszego rozważania. Te prawa Boże dają nam poczucie tego, że opieramy się na czymś sprawdzonym, dobrym, bezpiecznym, co nie zawiedzie. Tutaj jest powiedziane też już w niedzielnej części. Kto trzyma się przepisów, jest rozumnym synem. Ale zauważyliście, że nieraz były prawa beznadziejne. Mówię o prawach na przykład Rzeszy Hitlerowskiej. Prawda? Więc ja odnoszę takie wrażenie, że jeżeli byli prawodawcy,
To oznacza to, że woleli skanalizować troszeczkę ludzkie zachowanie, bo nie ufali nadmiernie temu ludzkiemu rozumowi. I Pismo Święte wyraźnie podkreśla, że człowiek z własnego umysłu nie jest w stanie wygenerować wyraźnej granicy między dobrem i złem. I my, jako ludzie wierzący, przyjęliśmy, że tę granicę określa Bóg, prawo Boże. A niedawno przeczytałem taką myśl, bardzo podobającą mi się. Jaki jest Bóg? Taka jest zasada, idea rozdziału dobra od zła. Są tacy bogowie, którzy pozwalają wysadzić się w tłumie swoim wiernym i już szybciutko lecą tam do raju, w cudzysłowie, i tam kurysy na niego czekają. Ale nasz Bóg ma pierwsze określenie miłość. I dlatego te prawa są takie szlachetne. Zresztą my mamy jako chrześcijanie to wielkie szczęście, że prawodawca przyszedł do nas. Prawda? Więc mamy jak gdyby dwa kodeksy. Jeden na kamieniu, a drugi wpisany gdzie? W serce. Tak? W sercu, w sumieniu, w pięknym umyśle Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy gdybyśmy mieli spojrzeć właśnie na Pana Jezusa jako prawodawcę, czy w pewnych momentach nie zachwycił was swoim poczuciem sprawiedliwości? Zawsze mnie zachwycał. Ewangelia Jana zwłaszcza jakoś tak do mnie przemawia. Tam Jezus wielokrotnie mówił, to jam jest, jestem drzwiami, jestem tym, dokładnie wszystko. A wiesz, co mi się podoba? Że powiedział, ja jestem dobry pasterz. Też. Jego poczucie sprawiedliwości jest takie, że jak się jednemu krzywda dzieje, to on 99 zostawi, idzie za tym jednym. Tu właśnie mówię, że mi się podoba. Że wrzucają ludzi do skarbnicy świątynnej pieniążki. On mówi, ta wdowa najwięcej wrzuci. Przygląda się, jak jedni ludzie tak wychwalają się, jacy są pobożni, a drugi się skulił i Panie, bądźmy osiwnie grzesznemu. Czyli kwestia Marii Magdaleny. Prawodawca nasz zinterpretował prawo. To jest coś wspaniałego. I pokazał nam, że zawsze można prawo zachowywać, a jednocześnie być osobą o wielkim, wspaniałym charakterze. No myślę, że podobnie prawa, Boże prawa zachwycają nas, kiedy czytamy Księgę Przypowieści, bo zwróćmy uwagę na przykład na to, co jest powiedziane w 28 rozdziale, w wersecie na przykład 4. On już był po części cytowany, ale ja pozwolę sobie przeczytać z całości. Ci, którzy porzucają przepisy, chwalą bezbożnego, lecz ci, którzy przestrzegają przepisów, zwalczają go. Biblia Tysiąclecia mówi, są jemu przeciwni. A więc te prawa Boże, one występują często przeciwko naszemu takiemu naturalnemu zachowaniu. Naturalnie to czasami ludzie nawet wspierają tych, którzy robią złe rzeczy. Dlaczego? Bo jest moim kolegą, bo jest moim przyjacielem. Tworzą się całe grupy wsparcia, żeby po prostu wesprzeć tego, który akurat strasznie narozrabiał. Bóg mówi, nie rób tego. To jest droga donikąd. Mówi, ci, którzy porzucają przepisy, chwalą bezbożnego tylko ci. Ale ci, którzy przestrzegają przepisów, oni wiedzą, no właśnie wiedzą, co jest dobre, a co złe. A więc to podniesienie prawa Bożego, porządku Bożego w Księdze Przypowieści jest naprawdę... Tak. Bardzo, bardzo trafne. Gdybyśmy właśnie czytali, bo warto przeczytać te teksty. Ja akurat z Biblii Tysiąclecia przeczytam 7 tekst, bo 4 był już cytowany. Kto prawa się trzyma, ten mądrym jest synem. I później w opozycji. Przyjaciel rozwiązłych hańbi swego ojca. 9 tekst. Kto ucho odwraca, by prawa nie słyszeć, tego nawet modlitwa jest wstrętna. Jest bardzo dosadnie powiedziane, bardzo wyraziście. Można modlić się, udawać, pozorować pobożność, ale Jezus Chrystus wyraźnie powiedział, że tutaj jest jeden wskazik. Po uczynkach ich poznacie czego ktoś się trzyma, prawda? Ale pozwólcie... Zaczęliśmy od tego, że kto ufa Panu jest bezpieczny i przechodzimy teraz w takie bardzo konkretne już zachowania tego, który ufa Panu.
Nie mówimy tutaj przecież o zbawieniu z uczynków, ale mówimy o uczynkach, które są konsekwencją zaufania Panu. Bardzo konkretne rady tutaj znajdujemy. Musisz w końcu w życiu wybrać, kogo chcesz obdarzyć zaufaniem i kto będzie twoim, kto będzie wodzem twojego życia. I jeżeli wybierzesz Boga, nie będziesz zawstydzony. Nie będziesz się musiał tego wstydzić. Tutaj wcześniej opowiadałem, gdy w młodym wieku tam mnie zachęcano do jakichś takich nieobyczajnych czynów, ale taka świadomość, że jest prawo Boże, jest Bóg. I moi rodzice, czy konkretnie mama, radziła mi, trzymaj się prawa Bożego. Ukułem sobie taką zasadę w życiu, że nawet w tych młodych latach, że nawet jak czegoś nie rozumie, to lepiej się trzymać jednak zasad Bożych. Lepiej na tym wyjdziesz. I z perspektywy czasu jest to taka zasada, którą mogę każdemu polecić. Ale są też uwagi skierowane do ludzi bogatych. No jednak nie ma co ukrywać. Mądrość mądrością, ale tutaj jeden z mieszkańców Podkowy powiedział tak. Moja inteligencja to jest widoczna, bo wykładnikiem mojej inteligencji jest stan mego posiadania. No i tak ludzie mówią, kto bogatszy, ten mądrzejszy. Więc Pismo Święte również ma rady dla bogaczy, dla bogatych ludzi. I jakie to są rady? Więc rzeczywiście to jest zapisane w pierwszym liście Jana. Może Estera, uprzejmie proszę ciebie, może przeczytasz, dobrze? Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Oczywiście tutaj świat jest w tym znaczeniu, no w jakim znaczeniu? Jako pewien... świeckość, coś bez Boga. Zaświeczenie, życie bez Boga, prawda? My nie mówimy o świecie przyrody, nie mówimy o społeczeństwie światowym. Mówimy o świeckości, o życiu bezbożnym, bez Boga. Tak. Więc to życie bezbożne charakteryzują takie trzy cechy. Pożądliwość oczu, ciała i pycha życia. Jak to się ma do tego apelu do bogaczy, aby trochę stonowali w tym swoim, w tej bucie swojej? Ja bym przeczytał werset 20. Zwłaszcza ta druga część. Kto chce się szybko wzbogacić, nie ujdzie kary. Tak. Natomiast Jan mówi o tym, że świat przemija wraz z swoją pożądliwością. To jest takie memento. Uważaj. Możesz mieć i naprawdę masz. Ale masz prawo do tego. No. Dokładnie. Mamy się tym cieszyć, bo to jest przecież dla nas. Natomiast z jednej strony pewne rzeczy przemijają, ale jest powiedziane, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Coś jest przemijające, a coś trwa na wieki. I wydaje mi się, że kiedy rzeczywiście lokujemy całą swoją nadzieję w tym, co posiadam, no to powinienem zastanowić się, no i co dalej? Ktoś tak mądrze kiedyś powiedział i to tak utkwiło mi w pamięci. Zestawił kilka takich zdań i z tych zdań wynika taki wewnętrzny ból egzystencjalny. Bo jeżeli mówi się, zakończyłem studia. Fajna chwila, prawda? Zakończyłem budowę domu. Zakończyłem życie. Tutaj zakończyłeś coś i następna faza taka się tworzy. Masz dyplom, masz dom, ale tutaj będzie taki moment, że padnie słowo, zakończyłem życie. I co dalej? I jak będzie to bez Boga, to co dalej? To jest. Tam przy końcu tych naszych rozważań jest zwrócona uwaga na Tołstoja. Ale nie trzeba iść do Tołstoja. Każdy może wyrobić sobie taką refleksję. I co dalej? Jeżeli będzie, nie będzie wiary w Boga, a będzie zaufanie tylko w to, żeby mieć. No to cóż z tego, że masz? Aleksandrowi Wielkiemu prawdopodobnie mistrz ceremonii pogrzebował i wystawił ręce na zewnątrz, żeby pokazać, że chociaż cały świat zdobył, to do ziemi idzie jak? Nic w rączkach nie niesie. Nic nie przynieśliśmy, nic nie zaniesiemy. Więc ta beznadzieja jest potworna.
a ja jednak wierzę, że warto wierzyć w Boga i wierzyć w to, że On o nas nie zapomni. To jest coś wspaniałego. Więc to taka generalna myśl, bo Julian w zasadzie przedstawił negatywną tę część bogacenia się. Ale młodzi ludzie zaczynają życie i powstaje pytanie takie, czy ma prawo do tego, aby się wzbogacić? Ma prawo? Pan Bóg nie ma nic przeciwko temu, żeby ludzie posiadali to wiele. Jeżeli masz wiele, możesz dysponować większą sumą, możesz dzielić się, możesz dawać na Kościół, na biednych. I tutaj właśnie są takie myśli. Nie zdobywaj bogactwa kosztem biednych. Owaj. I przypowieści 28:8 przeczytam. Odsetką i lichwą powiększać majątek, to zbierać dla tych, co miłosierni dla biednych. Więc tu jest zawarta taka myśl, że kto tak gromadzi bogactwo, to w końcu je straci. Ale negatywne jest tutaj, negatywnie, zresztą Pismo Święte zawsze w ten sposób to stawiało. Izraelita nie miał prawa pożyczać swoim ziomkom w oparciu o procent, prawda? O lichwy. Nie wolno było. Bóg powiedział, że to jest złe. Mówi, jak obcy, no to tak, ale być bratem dla braci. Więc główna myśl pierwsza jest taka, nie zdobywaj bogactwa kosztem bliźni. Zgadzamy się z tym. Następna zasada? Dziel się z ubogimi i przeczytam wiersz 27. Kto daje ubogiemu, nie zazna braku, lecz kto zasłania swoje oczy, zbiera wiele przekleństw. Pytam się, czyście byli ubodzy kiedyś? Pomogli wam ludzie? Byłeś, tak. Julian, kiedyś ubogi? Bardzo dużo dostaliśmy, jak wybuchł czas wojennych w Polsce. I był ten stan wojenny. Wtedy dostawaliśmy tyle paczek, nie wiedzieliśmy nawet skąd. Mogliśmy się dzielić tym z innymi. Tak. Podpisuję się po tym. Jest absolutna prawda. A w społeczności naszej doznawali się nieraz taki oznak życzliwości i wsparcia i pomocy? Mariusz, byłeś kiedyś biedny? Bieda to jest pojęcie względne. Mhm. Kochany, ja mówię o tym, że brakło nam na jedzenie i mieliśmy mąkę, sól i wodę. I robiliśmy takie placuszki, na piecu piekliśmy i to mieliśmy za posiłek. Mhm. Nie zapomnę tego momentu, gdy tego dnia przyjechał jeden nasz miły brat z całą skrzynką marchwi i powiedział, tak pięknie mi pole obrodziło, przywiozłem wam cały jeden taką skrzynkę. Jest czymś bardzo pięknym, jeżeli pamięta się o biednych. A pamiętaj, że jak byłeś kiedyś biedny, to dostałeś pieniążki w depozyt i jakieś dobra, żeby później biednym to oddać. Cudna myśl w Piśmie Świętym zawarta. Kocham Pismo Święte za te mądre zasady. Trzecia myśl. Dochodzisz do bogactwa jakim sposobem? Uczciwą pracą. A co to znaczy praca? Na giełdzie taka praca jakaś? Nie. Kto uprawia swoją rolę, ma chleba pod dostatkiem, lecz kto ugania się za nicościami, cierpi niedostatek. No oczywiście nie każdy może uprawiać rolę, ale może pracować w szkole, uczyć dzieci. Ja pracowałam w aptece. Inni pracują w innych miejscach. Każda godziwa praca jest dobra. Tak, ale jakieś gry. Pamiętam... No w kasynie chciałabyś pracować? Nie. Dlaczego? Dlatego, że tam wiele złego się dzieje dla tych, którzy przegrają. Poza tym to nie jest miejsce dla mnie akurat. Wiem, że jedna siostra kiedyś się modliła, o Panie Boże, pomóż mi wygrać w totolotka. Dam na Kościół, dam tyle różnych rzeczy. Nawet w tą sobotę, jak byliśmy w Radomiu, to też jedna siostra wspominała coś na ten temat. Ale Pan Bóg nie powiedział, że mamy zdobywać pieniądze przez jakieś gry w totolotka czy jakieś inne gry. Mamy zdobywać nasze pieniążki na nasz codzienny chleb, nasze dobra, którymi jeszcze możemy się dzielić innymi, naszą ciężką pracą, naszym trudem. Idziemy
do lasu gdzieś zbieramy jagody, jakieś inne rzeczy. Jakkolwiek, prawda? Ale jakkolwiek. Żeby nie było to związane z krzywdzeniem innych. Nie wyobrażam sobie, albo może wyobrażam sobie, jakbym się czuł, gdybym był współwłaścicielem kliniki, która robi aborcję. Albo w przemyśle zbrojeniowym, w jakimś jeszcze takim dziale innowacji. Nie? Jak szybciej zabijać. Albo może w biznesie narkotykowym. Nie. Pismo Święte mówi, że są rodzaje prac, które powinny być wykluczone ze sfery życia uczciwych ludzi. A ostatnia myśl jest też fantastyczna. Że nawet jeżeli chcesz się uczciwie bogacić, to jak chcesz to zrobić tak... Szybciutko. Bardzo. No to czym to... Macie takie wyobrażenie, jak to może się źle skończyć i jakie drogi są niebezpieczne? Gdybyśmy mieli doradzić komuś. No szybko to czasami jest związane z dużym ryzykiem albo nawet z pokusą, żeby być jednak nieuczciwym. No w myśl nawet powiedzenia, że pierwszy milion często zarabia się nieuczciwie, nielegalnie. Ktoś to wymyślił, ale chyba tak niezupełnie wziął to z powietrza. No właśnie, mówimy po prostu o tym, że do pewnego stanu posiadania powinno się dochodzić odpowiednim tempem. Tak jak bywało w historii, że fortuny rosły z pokolenia w pokolenie. Ta fortuna nie musi powstać bardzo szybko, bo wtedy rzeczywiście często można się otrzeć o coś nielegalnego albo nieuczciwego, albo o krzywdę innych ludzi. Spotkałem ludzi bardzo biednych, ale jeżeli respektowali zasady Boże i jeżeli nie było tam takich patologii, to zawsze do jakiegoś stanu zamożności doszli. A znam też takich, którzy chcieli szybko się zbogacić. I znam takich, co dostali po 25 lat więzienia. I gdybym ich teraz spytał, które postępowanie jest słuszne, poleganie na swoich emocjach, porywach i na swoim rozsądku, czy na Piśmie Świętym, to teraz by powiedzieli, oj tak, lepiej by było słuchać Pisma Świętego, aniżeli wsłuchiwać się w swoje jakieś szybkie, wyskotliwe rozwiązania, które później skutkują 25 lat więzienia. To jest coś strasznego. Ale mamy też rady dla ubogich, bo były dla bogatych. A czy można być ubogim człowiekiem, a takim, o takim paskudnym charakterze, że nawet no, kwiaty wienną przy nim? Czy ubogość to jest równoznaczna z pobożnością, z szlachetnością, z cudownym charakterem? Nie. Jak bogactwo nie jest z natury czymś złym, tak i cnotą nie jest bycie ubogim. To jest po prostu stan posiadania w danym momencie swojego życia. Nic więcej. I to się nie rozciąga na to, że on jest szlachetny, dobry, empatyczny, wierny Bogu. Każdy powinien przeanalizować sytuację, w której jest, ale są nawet zasady obowiązujące człowieka ubogiego. Co nam tutaj psalmista radzi? 28 rozdział, wiersz 6 mówi: lepszy jest ubogi, który postępuje nienagannie, niż bogaty, który chodzi krętymi drogami. Ja myślę, że to jest dobra zachęta dla ludzi ubogich, żeby się nie załamywali, żeby odczuwali wartość, dlatego że są stworzeni przez Boga, do Niego należą i nie patrzyli na swoje ubóstwo. Bo może być taki człowiek w oczach Bożych lepszy niż ten właśnie bogaty. Ale z drugiej strony prawdą jest, że i ubogi może być tak samo zły jak ten bogaty. Także tu zupełnie się zgadzam z Mariuszem. Ubóstwo nie może być też wymówką dla występku. Jeśli jesteś uciskany, nie daje ci to prawa do uciskania innych albo do czynów przestępczych, walki z tym bogatym, niszczenia go, oszukiwania i tak dalej. Mordowania, prawda? Tak. Pismo Święte podkreśla myśl, że spotyka się biedny z ciemięstą, ale Pan stworzył ich obu. Niech pamiętają, że Bóg nie ma względu na osoby. I też jest chyba podkreślona taka myśl, że biedny człowiek, a uczciwy, ma prawo do godności. I my jesteśmy winni mu szacunek. Dlatego, że to nie jest tak, że
Pieniądz jest wykładnikiem wszystkich cnót, łącznie z inteligencją, z pracowitością, z mądrością. Znane są przypadki ludzi, którzy bardzo ciężko pracowali, poręczyli za kogoś w banku i w sytuacji krachu ekonomicznego nie mieli później nic. I wiele takich, co najmniej dwa życiorysy takie znam. I znowu pomalutko odbudowali swoją zamożność. Także Pismo Święte radzi wszystkim, aby byli uczciwymi, pracowitymi. To też są zasady naszego Boga. Zbliżamy się też do takiej myśli, która podkreśla, czy warto miłować prawdę. W ogóle, co to jest prawda? No, jak to jest jakieś podsumowanie pewnych myśli. Zobaczmy, w Księdze Przypowieści 29:15 jest taka myśl, że rózga i karcenie udziela mądrości. Chłopiec pozostawiony sobie jest wstydem dla matki. No mamy jeszcze jeden tekst 29:19. Słowami nie poprawi się sługi, bo rozumie, a nie odpowiada. No, to są dość trudne teksty w kontekście współczesnych prądów takich wychowawczych, pedagogicznych, ale spróbujmy się ustosunkować do tego. No może ja pierwszą myśl poruszę. Wydaje mi się, że tak jakbym chciał ująć to bardzo krótko, to bym powiedział, że Salomon radzi, ażeby rozmawiać z ludźmi językiem, który rozumieją. Żeby rozmawiać z dziećmi językiem, który rozumieją. Chodzi o to, żeby to wpływało. Wpływało na drugą osobę. Ale czy wyznaczanie pewnych granic, pewnych zasad funkcjonowania w domu i w szkole, i w społeczeństwie jest zasadne? Tak. Jest niezbędne. Jest niezbędne. Jeżeli na przykład gdybyśmy nie określali żadnych oczekiwań pracownikom w jakimś zakładzie, to najlepszy zakład stanie się bankrutem. To jest droga donikąd. Tak samo, gdy mówimy o wychowaniu dzieci, o szkole. No cóż, pojawiają się różnego rodzaju trendy i nawet ostatnie jakieś tam dekady pokazują, że były modne takie metody wychowania bez obowiązków. Mówiliśmy bezstresowo, tak. Dzisiaj już się o tym nie mówi jako o pewnej cnocie, bo to do niczego nie prowadzi. Nikt nie jest szczęśliwy. Ani to dziecko, które jest tak traktowane, ani rodzice, którzy teraz mają wielki problem, żeby sobie jakoś z tym poradzić, bo przecież no, chyba chcieliby dobrą przyszłość dla swoich pociech. Pismo Święte. Dzieci, jeszcze chcę powiedzieć, że dzieci bardzo dobrze się czują w domu, w którym jest dyscyplina. Dzieci, które wiedzą, czego rodzice od nich chcą, czy na przykład nauczyciele, i wtedy te metody wychowawcze zdają egzamin. Te dzieci nie zrobią nagle czegoś niespodziewanego w przyszłości. Czegoś, czego by rodzice czy tam ktoś myśleli, że coś się może stać. Nie. Takie dzieci, z którymi się rozmawia, które wiedzą, czego od nich się wymaga, to są dzieci, które idą taką dobrą, Bożą drogą. Zauważcie, że mówiliśmy o wielkich prawach, które Bóg jako prawodawca ustanowił dla całego wszechświata, ale później pomału schodzimy do tej najmniejszej komórki społecznej, jaką jest rodzina, i mówimy tak, jakbyśmy stanęli na miejscu Boga, że nie jest możliwe życie bez praw, które określają funkcjonowanie rodziny, o której dzieci do domu przychodzą, o której się wstaje, co się robi z pościelą, jak mają wyglądać talerze na zmywaku, jak podłoga ma wyglądać, jak ma wyglądać dom, co to jest punktualność. To są ważne bardzo zasady. Więc chrześcijaństwo jest piękne dlatego, że wdraża człowieka też do takich postaw obywatelskich. Dobra rodzina kształci dobrego obywatela. No ale wszystko zaczyna się od tego, że ufamy Panu, który nam tego rodzaju trendy podpowiada. Bo jak powiedziałem, człowiek wymyśli pewnie jeszcze nie jedną metodę wychowania dzieci. Natomiast Bóg mówi o tym, że pewne granice, pewien porządek, pewne oczekiwania w stosunku do dzieci można też mieć. To jest normalne, to jest dla ich dobra. Nikt nie mówi tutaj oczywiście o znęcaniu się nad dziećmi, o przemocy. To nie na tym rzecz polega. Bo jeżeli już mówimy o tym wychowaniu, to przecież nadrzędną rzeczą jest to, że nasze dzieci są kochane. I jeżeli kochane dzieci i one sobie zdają sprawę z tej miłości, mają wyznaczane pewne granice,
albo rodzice określają jakieś oczekiwania, to przyjmują to jako coś dobrego i nie czują się wcale z tym pokrzywdzone. Pamiętacie, kiedyś Kisz opowiedział taką fantastyczną historię o swoim synku. Nauczył syna swojego reagować na taki dialog, ale też w niektórych wypadkach mówił krótko: stanie, wróć. Mówi, pewnego razu naprawiał samochód, a ich dom był położony na takim wzniesieniu i widział kątem oka, jak piłka się stacza na drogę. Słyszał nadjeżdżający samochód i widział, jak jego dziecko biegnie za tą piłką. I jak on to tak skojarzy wszystko, tylko krzyknął: stój! I syn stanął jak zamurowany. Piłka przeleciała przez drogę, samochód z piskiem przeleciał. Syn był bezpieczny, dlatego że posłuchał ojca. My mamy ojca w niebie i dobrego ojca, który kieruje się tylko dobrocią wobec nas. On nie jest popędliwy, jego nerwy nie ponoszą. On jest cierpliwy, łagodny, wspaniały i dobrze życzy nam. Podoba mi się też zakończenie tej lekcji, o którym wspomnieliśmy też na początku. Że wiara w Boga stwarza też lepszą jakość życia. Bo nam ukazuje, że życie nasze nie kończy się tam 2 metry pod ziemią, ale że śmierć z Bogiem to jest śmierć na zmartwychwstanie. I to jest nasza nadzieja chrześcijańska, że o mnie Pan Bóg nie zapomni. O mnie, o was, o naszych słuchaczach. I że przyjdzie kiedyś taki dzień, że ci, którzy akceptują Boże prawo, Boga jako prawodawcę i odnoszą się do tego z taką uległością synowską, wiedząc, że jeżeli Pan Bóg coś radzi, to musi być dobre. To chociaż zbawieni jesteśmy, wiadomo, przez ofiarę Jezusa Chrystusa, ale coś tego Bożego podobieństwa powinno być w naszych sercach i w naszych charakterach. I mamy wtedy taką tęsknotę za naszym Bogiem, który przyjdzie i nas zbawi. To jest piękne. Wiara w Boga jest naszym najbardziej mądrym, najmądrzejszym wyborem. Taka właśnie jest cudowna myśl, że Tołstoj w końcu uświadomił sobie, że jedyną logiczną odpowiedzią na pytanie o sens życia, że tą odpowiedź oferuje wiara wykraczająca poza przyziemną logikę. To jest piękne. Ale chociaż nie całkiem bym się zgadzał, bo ten świat tak zbudowany celowo i tak mądrze wskazuje mi na Stworzyciela. Więc pięknie jest. Zupełnie inaczej odchodzi się z tego świata, wierząc w Boga. Inaczej to wygląda, aniżeli wtedy, gdy jest wieczny niebyt. Słyszałem człowieka, który deklarował ateizm, jak wołał w szpitalu: chciałoby się jeszcze żyć 2 lata. Chciałoby się jeszcze żyć 2 lata. Już było czas odejść. Czas odejścia, prawda? Jest o wiele łatwiej umierać dla wierzącego, ale jest o wiele łatwiej dla tych, którzy pozostają, są rodziną. Jest nadzieja, wiedzą, że jeśli sami będą kroczyć z Bogiem, to spotkają swoich bliskich. Z tą piękną myślą chcielibyśmy pożegnać się z naszymi słuchaczami. Rozważaliśmy lekcje o życiu przez wiarę. Mieliśmy takie studium biblijne. I ta wiara nas właśnie czyni bogatszymi. W sensie jesteśmy ubogaceni przestrzeganiem pewnych zasad. Jesteśmy bogaci w nadzieję. Następny cykl będzie o pokorze ludzi mądrych. I zapraszamy wszystkich do studiowania z Księgi Przypowieści Salomona, a my chcielibyśmy teraz skłonić nasze czoła i pomodlimy się do naszego Boga za Jego opiekę, za Jego dobroć, za Jego prawa, za Jego granice moralności, które ustanowił i wyznaczają nasze życie. Czy mogę Cię, Mariuszu, poprosić do modlitwy? Bardzo proszę.
Drogi Panie i Boże, chcę Ci dziękować za to, że Ty nam się dajesz poznać, że dajesz nam się poznać na tyle, że możemy Ci zaufać, że nie traktujesz nas w ten sposób, że musimy nawet wbrew własnej woli zaakceptować Twój porządek i ład, ale to wszystko nam tak wykładasz, że ze zrozumieniem i z miłością do Ciebie przyjmujemy każdą drogę, którą nam pokazałeś. Ucz nas, Panie Boże, abyśmy polegali na Tobie, byśmy chętnie wybierali to, co jest przez Ciebie określone jako właściwe, byśmy w ten sposób wyrażali naszą wiarę, żeby była czynna miłości do ludzi, do Ciebie, w tym, co jest praktyczne i dobre. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Thank you.